Może tak być w sumie, no. Przynajmniej tak na razie mi się wydaje. O nie, Monty znowu. Już sprawdziłeś? No już widać teraz. Tutaj na karuzeli widać. Bo masz ten. A ten środek jest taki ziemnisty kolor. Jakby był ogniowy, to by był czerwony. Dobra. No i to jest z Lipton trochę. No nie wiem. A to ci się podoba w ogóle, że coś takiego dodali? Znaczy nie podoba mi się w tej formie, której obecnie jest. Bo Cloud jest za mocny moim zdaniem, ten który daje Dodge'a. A oprócz tego wydaje mi się, że one powinny zmieniać lokalizację na mapie. W sensie co rundę na przykład, nie? Ja myślę, że gracz powinien też móc może to. Albo chociaż co chapter powinny zmieniać lokalizację na mapie. Albo nawet jakie dostajesz. Nawet rodzaje powinny być różne. Czyli co chapter rotuje na przykład rodzaj, nie? Dobra, szybkie gry, bo lubię oglądać. Shojina dostałem. W sensie nie całego Shojina, ale mam już taką opcję. Rozumiem. Shojin na kod. Co są? Że na summonerów jest na przykład fajny, że Shojin. No. Dzisiaj miałem tego Malzahara z Shojinem, to było spoko. To jest znak z Astralis? No. Dokładnie. Jak masz 6 magów, powiedzmy, ze szpatulki maga dasz na summonera, to on 2 razy respie na przykład? Malzahar? Tak. Moby? Tak, chyba na 50%, tak, no. 50%. A to jest akurat w miarę spoko, no. Ja już gram teraz 3 magami. Ja druidami. I no, nie wiem. A to Goldil też gra druidami. 29 jednostek ja takich samych jest w puli, by the way. Tier 1. To sporo. A już przedtem było 39. Jest o 10 zmniejszone. Tylko, że wtedy w sumie dużo było knightów, nie? No. Mordę, Garen i Dariusz w sumie knighted. No, ale wiesz, wszyscy cisnęli tym samym przez co, nie? To prawda. Bo było ich tyle znowu, że każdy trafiał to, co chciał. A teraz, na przykład jakbyś chciał uzbierać, wiesz, jest 29, a jak dwóch graczy ciśnie po złotą jednostkę z tego samego rodzaju, z tier 1, no to już nie jest tak łatwo. Dlatego wydaje mi się, że hyperrolowanie też tak tutaj działa. Wiesz? Może coś w tym być. Tak, nie, żebym się wymądrzył, ale się wymądrzę. Nie, możesz mówić, ja słucham. Teraz Talia w ogóle jest mega mocna na tej mapie, bo jak trafisz Kianę, to masz już Montaigne'a, nie? A tak byś potrzebował... Ja wcześniej miałem w sumie tego. No, ale potrzebujesz Kianę i tego, Talię i Malphite'a, to ciężko zbudować, no bo Malphite jest za 4, nie? Mhm.
A tutaj już możesz z jedynką i z trójką zbudować tego Mountaina. A 1500 HP to dodatkowa jednostka, nie? W sumie tak. Jeszcze jak na dobrym trafi. No. Więc wydaje mi się to być mega mocne. Co samonerzy dają? HP i czas na... Ile czasu zostają jednostki na stole? Te przy ich przywołane. Come to Mundo! Trafiłem gnoja. Nie, Mundo to jest jedyny berserker, który jest grywalny jak na razie, moim zdaniem. I to jest grywalny, wiesz, bez berserkera, i go po prostu wstawiasz na mapy. Mhm. W sumie to już powinien teraz jak zrobić. Jak masz jeszcze itemy, to łatwo. Z nim. No. No, szybko zginął teraz. Dwójka musi być. No, ale w early game powinien coś tam robić w teorii. No dalej, Vladimir. Dajesz double casta. A one w ogóle teraz nawet nie dają double statsów, nie? Aha. Więc są naprawdę słabe. Bo kiedyś przecież, wiesz, zrobiłeś Glaciala, to miał 400 HP człowiek, nie? A teraz masz 200. I Glaciala, super. Więc ogólnie nie jestem pod wrażeniem. Czekaj, żebym tak zrobił z tym. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Dobra, panie, ja zrobiłem 6 level. O kurde. Jestem na 0 golda. Boję się trochę. Absolutnie 0 golda mam. Dzień dobry, Curtis. Mundo jest aktualnie trochę jak Swain, ale z krótszym range'em. No, nie wiem, czy nie jest lepszy. Powiem szczerze, nie wiem, czy nie jest lepszy. Wydaje mi się, że jest o wiele lepszy nawet. A dzisiaj próbowałem dwie gry, nie wiem, czy widziałeś, bo na początku dnia próbowałem grać dwa razy Olafem. Na berserkera coś grać, nie? No kurde, no nie wiem, no Olaf ze staty krzywym jest spoko. Coś tam jeszcze robi, ale tak to generalnie jest mega ciężko coś tam w ogóle wykraskać z niego. Nie wiem. Naprawdę ciężko. A jaki tam wkładać do niego? Bo w sumie wiedziałem, że kupowałeś. No, na początku spróbowałem go zrobić Phantom Dancer i do tego Static Shift. I tam w miarę coś tam zadawał przez ten damage ze Static Shift, ale raz dostał jakąś ciężką bombę i to było na razie, nie? I już ginął od razu. Drugim razem go zrobiłem na krytyki z Infinity Edge'em i z czymś tam jeszcze, już nie pamiętam. Też miał Static Shift chyba znowu i... Co kurde jeszcze? Nie pamiętam, ale wydaje mi się, żeby zrobić tego Olafa, to on bym chyba musiał mieć 3 defensywne przymioty, albo chociaż 2. Na przykład Wurmoga i Dragon Claw'a, albo na przykład Wurmoga i Bloodthirstera. I trzeci przedmiot to chyba najlepiej właśnie byłby Static Shift na nim. Ale ciężko naprawdę powiedzieć cokolwiek, czy na pewno tak. Co robi Renekton? Renekton jest nowym Dariuszem. Ale leczy się za ilość jednostek, które trafia. Gdzie Dariusze tak nie leczą, nie? Z tego co pamiętam.
Też nie pamiętam dokładnie, ale lepszy jest na pewno, jakoś więcej się rzeczy. Darek wystarczy, że trafił jednego gościa i chyba miał tyle samo. Tego heala w sensie. Aha, że nie dostałem jeden przedmiot, dobra. Nie, nie dostałem żadnego przedmiotu. Dostałem 3 golda. Dobrze, jak tak wygrywasz, to gold ci się przyda. No, no super. Rewelacja, jestem pod wrażeniem. Ile masz przedmiotów? Bo ja mam 4. W sensie 4 pojedyncze. 6. No kurwa mać. Co ja mam zrobić z takim czymś? Ja nie wiem. No ja też nie wiem. Trzeba było wziąć szpatulkę. Ona zawsze pomoże. Nie wiem, mówiąc serio, myślę, że ci szpatula wypadnie, nie? Na następnych. Kurde, przegrałem. Nie, nie, mój win streak. Ale ciężko. Nie, daj już szyn. Czemu takie mi tutaj kurestwo zrobiłeś? Jasny gwint. 6 na 5 i przegrałem. Nie, z dupy zrobiłem mój movement. Źle ustawiłem się na mapie i przez to przegrałem tak naprawdę. Mój błąd. No, Olafa mi właśnie rzuciło. No i co mam zrobić, bidny? Nie wiem. Syndy nie kupiłem? To znaczy, że po prostu nie poznaję na portretach. Mój błąd. No dajesz tego double casta, Wladimir. Nima. A te w ogóle roślinki zyry trochę wyglądają, jakby były z jakiegoś Looney Tunes albo coś. Albo coś. Snack się nic nie gada, zapomniał? Nie, nie, nie. Jem sobie, wiesz też. A to smacznego życia. A co jesz? Makaroni. A z czym makaroni? Też bym zjadł, ale ja mam za to owsiankę z winogronami. To bardzo dobre też. Dzięki. Myślę, że masz nawet lepsze. Dzięki. Aż mi tutaj daba dali. Nie dziwię się. Przynajmniej już się pinguję i spokojnie mogę grać. Da, ale ten mój Vlad nigdy nie robi double castów. Obraził się. No ewidentnie. Rozumiem, to ciężką pracę ma, cały czas musi podwójnie. Ewidentnie się obraził, ewidentnie. Ile masz golda? 50. 50, ja 40, a który level masz? 5. Ale 7. Mogę wbić sobie teraz. No patrz, spatulka leży. No chyba wezmę, wiesz? Kurczę, w sumie rękawice mogłem wziąć. Ale jeden golda. Jezu, wszystko mi wzięli. Absolutnie, znowu spatula została, nie? Bez właściciela. Ty, a jak się grałem w sumie tam sobie stoję na tym secie pierwszym, to wszyscy zawsze brali spatulę. No bo inne przedmioty były, no wiesz, do Knighta, żeby zrobić coś tutaj, jakieś takie bzdury, a tu? A nie, bida. Bida. Makaron trzeba jeść.
Co w tym patrzę z kozackie? Poison wydaje mi się być jeden z najlepszych. Nie wiem, light się opłaca robić w ogóle? Light jest dla mnie tak ciężki do zrobienia, że to się w głowie nie mieści. I potem właśnie chyba że spatulę bierzesz i muszelki. Co bym myślałem, mówię, jakie muszelki? No bo żeby lighta zrobić, musimy mieć szpatulę i muszelkę. Resist? Tak, no. Ktoś mi jakiś Polak tak powiedział, że to się nazywa muszelka i tak zacząłem niestety mówić. Może to jest muszelka? No, a może pasek jest z rękawiczką? Obał buter. Ludzie, nasze rozmowy są dobre, podobają mi się. Co są? Jest w porządku takie, dobre. Ale co? Nasze rozmowy. Aha. Tak jak te teraz, ostatnie dwa zdania. Tak. Nie wiem, co robisz sobie. Ale ja bym robił. Ja mam miszmasz. Ja to sam. Ja mam jak kolaż Picassa. Nie wiadomo w ogóle, o co chodzi. No, Majko, na drugim. Ale... No masz 75 hapsa, to dobrze idzie. Ty, jakie masz przedmioty w ogóle na tej Vein? Co tu się odjebało? No dobre. Pamiętaj, że teraz Giant Slayer działa inaczej niż na stacie pierwszym, nie? Wiem. O, dostała ci Zefirka. To nie wiem, czemu ją tam ułożyłem, ale może sobie dadzą radę chłopaki. Albo i nie. Za długo jej nie było. Oj, ten kolega ma tutaj srebrnego mundo, niestety. Ale masz 6 level 0 golda, chyba że bugi są, że nie widać. Tak, są bugi niestety. No ja u ciebie na przykład widzę golda... A nie, widzę 50 u ciebie. Właśnie wydaje mi się, że może czasem widać, a czasem nie. To jak z tymi postaciami, nie? Mhm. Czasem ją widzisz, a... To super jest. Noble są trudne, ale jak na przykład dostaniesz na start spatulę, to nic innego nie zrobisz. Jak wykorzystasz to pod Nobla i zrobisz 9, to niszczysz wszystko pod lighty. No, no to są takie trochę gorsze Noble, ale kurwa, no trzeba zrobić 9, żeby to niszczyć. To wiesz, jak często sobie robisz 9 lightów? Ja nie wiem, panie. To jest jakiś dramat. Chociaż Mundo Light byłby spoko, nie? No byłby. Jezu, jakie przymioty dostaję. Mi w ogóle teraz i tam na przykład nie rzuciłem. Widzisz? Tylko na eko dostanę. Co, proszę, co? No na eko helps. Helps. Że nie dostałem żadnych itemów, tylko to niko, nie? Mhm. No ale teraz... Ja mam teraz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itemów, a ty? No masz jeden więcej w sumie. Bo przedtem miałem dwa mniej, ale niko się liczy jako przedmiot, nie? To jest to. Może tak sobie... No to mamy tyle samo. Tak, w tej chwili tak. Morello? Za dobrze ci szło po prostu. Kuźwa, na początku. No nie, nie dało ci. No chyba tak. Żeby nie było snowballa. Ewidentnie Riot mnie nie lubi. Myślę, że tak. No ten Wladimir chyba już nie wydala tutaj, tak mi się coś zdaje. Ten Wladimir już chyba niezbyt dobry. Tu kolega gra full desertem, Goldil. Mnie zniszczył. Ty, jestem przedostatni nagle. Trochę beka ze mnie. Wszyscy bliska jesteśmy. No nie wiem, ty masz 20 HP więcej niż ja. Nie wiem. Nie wiem, co mam z itemami zrobić. Chyba poczekam jeszcze na Kuropatwy. Gorzej, jak na Kuropatwie nie wypadnie żaden przedmiot i będzie, no to super. I co wtedy? Pytanie za milion punktów. Ale mój Vlad dostał tanka, 1500 HP. Z wielkim gnojem. Nie odnawia ze skilla.
No szkoda, że zginął. Jak tylko mu zszedł te 1500, to zginął od razu. Ale automatycznie jakby był z papieru. Jasny gwint. Nie wiem, panie, ciężko tu coś zrobić. Sprzedałeś srebrnego Malfa, zostawiłeś brązowego? Nie, nic nie, Malfajta nie sprzedawałem. To był Maokai. No, trochę podobno w sumie, identyczny kolor. O nie. Zefira dostałem na mojego mundu. No nie, no dostaję w pierdali już 7 razy pod rząd. Dwie szpatule, panie. No ktoś będzie musiał wziąć szpatulę. Bardzo mi z tego powodu wszystko jedno. Wezmę. Nie no, masz rękawiczkę tutaj, nie? No nie wiem. Jeden golda, rękawiczka? Kolega zwątpił. Nie wiedział, który wziąć. To ja? Nie, nie, tam kolega jakiś inny. A. Nie wiem, panie. Zrobiłem takie dziwne kombinacje alpejskie. Jak ten Iceborne Gunlet, nie? Jakbym puścił na Jaxa, tak jak on puszcza skilla, to też się liczy? Tak. A jakie Gunlet chciałeś? Jeweled Gunlet? Iceborne. A, Iceborne. Ale Iceborne Gunlet to tylko jak w ciebie strzelają, panie, to się liczy. Bo to jak ty dodżujesz. No tak, no i właśnie jak... No jak on Jax dodżuje te ataki innych, to wtedy to się liczy? No tak, tak. No bo to dostajesz procentową, podstawową w ogóle tam dodża od tego przedmiotu, nie? No nie? Jeszcze skill ma, nie? Że dodżuje basic. Aha, Jax. Tak, tak. Tak, 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 tak. To się już liczy, tak, tak. Sorry, ja myślałem, powiedziałem, zrozumiałem, że Jace, ja mówię, co jest, przecież z pierwszego setu. Nami. No chyba lepiej. No kuźwa. Nie wiem. To z tobą się bije. Ty, ona przetrwała tyle czasu. Wygrałem gulem. Ale 8 miałeś, ja mam 7. To jadę 13 razy. Następnym razem, to wiesz, butla z gazem. Tak.
Ale jajeca. Czujesz patulka. Ja bym chociaż mógł Blade Mastera zrobić, to jeszcze byłoby bez tragedii. A to nie, to nie. No u mnie jak na razie 5 golda. No nie, 3 itemy w sumie. U mnie szpatula jest! No wiem. Jest szpatula. Idealnie. Jasne. Tak jak chciałeś. No a przecież nie... Mam tak, do zrobienia Hydre. Blade Mastera i Zephyra. Ewentualnie Talisman of Light. No i jaka bzdura. Na Hydra jest tragiczna. Jakimś cudem wygrywam te walki, nie wiem o co chodzi. Chyba ten Yorick jest taki silny, ci powiem. Tak mi się coś wydaje. Też mi się tak wydaje, że jest dobry. Może trzeba by sprzedać? Itemy i na niego wpuścić? Nie no, ta Jaina jest, wygrywa mi to gry. A najlepsza to w ogóle jest Talia. Mam brązową Talię i brązową Syndrę. Nie wiem po co. Autentycznie nie wiem po co. Żeby Mage'a zrobić z nie wiem z kogo. Z Branda chyba. O, i drugi Mundo. Dobra, to Syndra idzie, bye bye. Walić ten Gobranda z tym Mage'em. Bez sensu to jest totalnie. I tak zrobiłem z powrotem, widzę, przeskakiwałem między graczami, żeby może się udało. Nie wiem, czy wyszło, czy nie. Poisona. Niedobrze. I złotego Kog'Mava. Same złote jednostki w ogóle, o co to chodzi? Takie kepawe raczej te przedmioty, powiem ci. No. Co weźmiesz? Nie wiem, w sumie. No ten RFC i Phantom Dancer chyba jeszcze w miarę, no chyba, że potrzebujesz Singed'a. Nie, to się chyba będzie okej. Okay. Z tym itemem oczywiście. Że mi chyba spasuje to i to. Yeah. I will
Light Avatar trafiłem. Dwa razy. Ty, no chyba kupię. Kup. Come on, jeszcze trzeci. No nie, nie trafił się. Z tobą gram. No, żeby się nie skończyło, że tracę 18 HP. A bo ja tak stracę, masz 9 jeszcze. Pamięć. Ja w ogóle nie widzę swojej postaci, nie wiem czy ty widzisz. Tak, ja widzę wszystko, mogę ci powiedzieć. Na razie nic się nie dzieje ciekawego. U mnie, u moich trzech żyje, a twoich 5 albo coś. Nie no. No teraz chyba wydaje się być, że wygrywam. Chociaż... Twoja Vayne cały czas żyje i napierdala z backlane'u. O, chyba jednak przegram. Przegrałem. Nie, jednak wygrałem. Lux zabija, nie? Pod koniec. Tak, tak, Lux. Bo ja nie widziałem win w ogóle. Ty, ja Lux też tam... nie widziałem. No widzisz. Ja Lux też nie widziałem. Spoko, ja nic nie widziałem. Prawie. U mnie to była walka moich trzech na start, na twoich chyba 6 albo 7. Też mi tam niektórych nie widziałem. Panie, ja mam tak. Mountain, Avatar, Light. Mam 3 lighty, bo mam jeden z Yorika i z Avatara, nie? Mystic i Warden. I nic więcej. Nie mam żadnych ofensywnych. Nic. Ja mam 6 lightów, 2 rangerów. O, słuchaj. A dobrze, że teraz dostała. Słuchaj, moja Talia, brązowa jednostka za tier 1, dostała teraz 1500 HP. Dobrze, że teraz, a nie w następnej walce. Co to size przyszedł? Assassin. Nie wiem w ogóle zupełnie jak. Nie da się chyba tego wykorzystać. No. Kuźwa mać. O, jest awatar. Tarik czy Mundo? Dobra, Tarika sprzedamy. ...660 damage'u zadaje ultem. Ten Light Avatar w tej chwili. Dobra, ale jest top 3. No jest, jest. Jest okej. Ty, kolejny Light Avatar! Czy ludzi pojebało w tej grze? Tak, to nie mogę trafić żadnej, a teraz trafiam po prostu wszystkie. O, 2 mundo. Lol. Złoty mundo! Ja trafiam na ciebie, po prostu. Spoko, wtedy wjedzie Mountain na Talię. Taki złoty mundo, panie, ale rzeźnik będzie. A powinienem go cofnąć jedną linię z powrotem. Nie, ja gram z Ghostem. Słucham teraz muzyki Dravena, szkoda, że go nie ma w tym secie. Teraz w ogóle dostał disarmę, nie mógł się ruszać, o co biega w ogóle?
Ja go się jeden HP bo zostawiłem. Tak. Kochanie, proszę nie krzyczeć. Proszę nie krzyczeć, kochanie. Znowu Light Avatar. W sklepie. No tylko Light będziesz miał jak wybrałeś, nie? Light czy nie? Tak, tak, a chodzi o to, że w ogóle no, ja się awatar w sklepie trafił, nie? Bo to nie jest tak łatwo. No nie wiem. Nie wiem, teraz by mi moje siadło na trójkę. Tarik z 1500 tanka. Dobra, jeden na jeden ze Snaxem. No jeszcze, no w sumie. Chyba tak będzie. Nie no, wygrałeś. A to ze mną na Ghosta wygrałeś. No Jezu. Co bierzesz? Armorfighta. A ja wziąłem Nami. Zawsze Warden, zawsze więcej armora na kogoś. Kochanie, błagam cię, nie krzycz. Bo tatuś nagrywa teraz odcinek na YouTube'a. Bam 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 bam. Trafiłem ci Vayne? Trafiłem. Kochanie! Janna jest dosyć mocna, powiem ci. No jest ogólnie, no. Szczególnie z takim attack speedem. Tylko teraz zniknęła z powierzchni ziemi. Na krysztale sobie tam żyjesz, są asze. Uuuuj! I 8 damage'u od playera. No kurde, co masz za item? Shojina. Masz. No ciężko będzie, ciężko będzie. Chyba nie wygram. Dobra, dobra, nie ten, nie kituj. Nie no jak, no ciężko będzie. Mega ciężko. A się niby 10 tysięcy damage'a jest, ale nie wiem, czy wierzyć tu? To, co? Myślę, że możesz w miarę wierzyć. Drugie to jest Ashi i 4,5. Reszta to tam. Czekaj, 10k zrobiło Ashi, tak? A drugie co zrobiło? Nie, Wayne 10k, a Ashi 4,5. No myślę, że zrobiono, no przecież ona ma 3 przedmioty i jest złota, panie. Jest Rangerów. I z lightów dostaje to w sumie nawet spoko. A ile masz lightów? 6. Ja pierdolę. A zrobiłeś jakieś lighta z patulą? Nie. Mam 6 lightów, 2 wardenów, no w sumie 3, ale to przez item. 2 krystalów i 2 rangerów. W sumie nie mam co robić, tylko tarika szukać. No ja właśnie znalazłem 2 tariki. No. O, ja Steel Lux biorę. Kurwa, nie przestawiłem Branda. Nie zdążyłem, dosłownie jedna sekunda mi zabrakła. Znaczy ćwierć sekundy mi zabrakło. To jest ciężko. Nie wiem, Wayne została poturbowana. Mimo wygrasz. Nie wiem ile mają HP, więc jest ciężko określić. Ale Nami z dwoma zafirami jest... z dwoma tymi jest chyba dosyć mocna, powiem ci. Ogólnie te postacie są spoko, te Janna, Nami i tak dalej, takie supportowe bardzo. Jak masz tam przykład rangerów, no. To jest dobre. Słowy pyłki, one strzelają dalej. GG. Dobrze, dobrze było.
No ale te lighty mocne są, kurde. Jak zrobisz ich całych, oczywiście.